Siema, Wini. Dajcie para, kurwa, bo siema. Nie wytrzymam. Co się stało? Masz. Co? Posłuchałem waszego materiału. No i co? No i co, i gówno. Jakie gówno? Słuchajcie, podnieśliście skillsy. Jest konkretny progres, ale to nie wystarczy w dzisiejszych czasach. Co myśmy osiągnęli przy pierwszej płycie? Zdobyliśmy serca hip-hopowców. To był pieprzony klasyk. Mamy już ich w kieszeni. Teraz musimy zrobić następny krok. Następnym logicznym krokiem jest poszerzenie targetu. Z tym materiałem, który mi przynieśliście, raczej, kurwa, nie widzę na to szans najdrobniejszych. Jaki masz plan? Mam, kurwa, prosty plan. Posiedziałem trochę na YouTubie, prześledziłem najnowsze trendy muzyczne, pooglądałem Vive, Farfara, MTV, mimo że nie grałem tam żadnej muzy. No i, kurwa, co? Musicie być jak Dizzy Rascal. Jak Pitbull. Albo co najmniej jak Jędrek. Takie coś. Esta. Będzie tu pane ziomek. Będzie. Essa, essa, essa. Wchodzimy w to nowe gówno. Aha. Chuj wie po co. Aha. Namówili mnie. Aha. Ej. Będzie tu pane ziomek. Będzie tańczone. Wjeżdżam na parkie ciurę jak w uliczkę Boniek. Od rana wiszę na telefonie. Dziewczyna ratownika przy mnie nie utonie. Afryka dzika, Rio chałupy. Nie zrobią takiej trzody razem do kupy. Europa popa, Uganda ganda. Nie wiem co ma do tego banda i fanda. A teraz idziemy na jednego. A teraz idziemy wódkę pić. Na trzeźwo nie przełknę tego. Nie, kurwa, nie. W ogóle tego nie przełknę, kurwa, człowieku, żeś nie da rady tyle wypić. Stary, kurwa, nie. Róbmy prawdziwe gówno, tak jak to robiliśmy do tej pory. Prawdziwy rap, skurwysynu, spółdzielnia!